Jak według ciebie potoczy się walka? To zależy od ciebie. Są dwie spolaryzowane perspektywy. Wszystko jest wspaniałe. Internet stworzył wolność i będzie wspaniale. Lub wszystko jest okropne. Internet stworzył narzędzia do włamywania się, szpiegowania i kontrolowania. Obie są prawdziwe i zadziwiające. Internet stworzył je, a która zwycięży, to zależy od nas. Zależy, którą bardziej wykorzystamy. And it's up to us which ones we emphasize and which ones we take advantage of, because they're both there and they're both always going to be there. Późno w nocy zadzwonił telefon. Czułem, że stało się coś niedobrego. Założyciel portalu społecznościowego i strony Reddit został znaleziony martwy. Policja ujawniła, że 26-letni Aaron Swartz popełnił samobójstwo w swoim brooklińskim mieszkaniu. Straciliśmy jeden z najkreatywniejszych umysłów naszego pokolenia. Zawalił mi się cały świat. Była to najgorsza noc w moim życiu. Zaczęłam krzyczeć, że nie słyszę. Co mówisz? Nie słyszę. Nie mogę. Kończymy. Nikt nie mógł zrozumieć. Nadal to jest bez sensu. Byłem sfrustrowany i wściekły. Próbowałem wytłumaczyć to swoim dzieciom. Mój trzylatek pocieszał mnie, że doktorzy go naprawią. Znałem wiele osób, które umarły, ale nigdy nie straciłem kogoś w ten sposób. Wszyscy czuliśmy, że można było zrobić coś więcej. Nie wiedziałem, że tak cierpiał. Był częścią mnie. Chciałam, żeby to była nieprawda. Potem zajrzałam na jego stronę w Wikipedii i zobaczyłam datę. 11 stycznia 2013 roku. Aaron nie żyje. Wędrowcy tego szalonego świata, straciliśmy mentora, mędrca. Hakerzy, jest nas o jednego mniej. Straciliśmy jednego z nas. Wychowawcy, opiekunowie, słuchacze, żywiciele, rodzice. Straciliśmy dziecko. Zapłaczmy. Pomyślałem, a co jeśli nikt nawet nie zwróci na to uwagi? W życiu nie widziałam takiej reakcji. Sieć się rozgrzała. Każdy próbował to tłumaczyć na swój sposób. Ale jeszcze nie widziałem, by ludzie tak się smucili na Twitterze, online. Był dzieckiem internetu, a zabił go stary świat. Żyjemy w czasach, gdy wielka niesprawiedliwość ma się dobrze. Architekci krachu finansowego regularnie jadają obiadki z prezydentem. To czasy, w których to, za co ściga i o co oskarża ludzi rząd, jest absurdalne, jeśli nie tragiczne. Pytanie, czy można coś zrobić?
wobec tego, co się stało, by świat był lepszym miejscem do życia. Jak przekazać tę spuściznę? Na całym świecie zaczęły się hackatony i zloty programistów. Aaron Swartz wyzwolił w nas dobro, byśmy jakoś to naprawili. Moim skromnym zdaniem był jednym z prawdziwie niezwykłych rewolucjonistów w tym kraju. Nie wiem, czy Aaron został pokonany, czy zwyciężył. Niemniej ukształtowały nas sprawy, z którymi się zmagał. Jeśli zwrócimy uzbrojonych agentów prawa przeciwko obywatelom, którzy chcą mieć dostęp do wiedzy, łamiemy zasady prawa. Bezcześcimy świątynię sprawiedliwości. Aaron Swartz nie był przestępcą. Zmiany nie dzieją się same. Są wynikiem nieustannej walki. Aaron czynił magię i postaram się, by ta magia nie zniknęła wraz z jego śmiercią. Wierzył, że można zmienić świat i miał rację. Już dziś kolejne Feniksy powstają z popiołów. Po śmierci Swartza przedstawicielka Izby Reprezentantów Zoe Lofgren i senator Ron Wyden wprowadzili regulację reformującą ustawę o oszustwie komputerowym i nadużyciach, przestarzałe prawo, które było podstawą większości oskarżeń przeciwko Swartzowi. Nazwano tę regulację prawem Aarona. Aaron wierzył, że należy zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze do zrobienia, by pomóc światu. Jeśli tego nie robisz, to dlaczego?